Śliczny króliczek. Dzisiaj w szkole było naprawdę super. Ponieważ przez prawie cały tydzień byliśmy bardzo grzeczni, pani przyniosła plastelinę, dała każdemu po kawałku i pokazała, jak ulepić króliczka z wielkimi uszami. Mój królik był najładniejszy, tak powiedziała pani. Ananiasz nie mógł tego przeżyć. Mówił, że to niesprawiedliwe, że jego królik jest tak samo ładny jak mój, że od niego ściągnąłem. No, ale oczywiście to była nieprawda. Z Ananiaszem są zawsze cyrki, bo jest najlepszym uczniem w klasie i pupilkiem naszej pani i bardzo nie lubi, kiedy chwali się kogoś innego niż on. I kiedy Ananiasz płakał, pani ukarała chłopaków, bo zamiast lepić króliki, bili się plasteliną. Alcest się nie bił, jednak nie chciał lepić królika. Spróbował plasteliny, ale mu nie smakowała. No i pani powiedziała, że po raz ostatni stara się zrobić nam przyjemność. To była naprawdę fajna lekcja. Wróciłem do domu strasznie zadowolony, niosąc królika w ręce, żeby nie spłaszczył się w tornistrze. Wpadłem do kuchni i zawołałem: patrz, mama! Mama krzyknęła i gwałtownie się odwróciła. Mikołaj, powiedziała, ile razy mam cię prosić, żebyś nie wpadał do kuchni jak dzikus? Więc pokazałem mamie królika. Dobrze, idź umyć ręce, powiedziała mama. Podwieczorek gotowy. Ale mamo, spójrz na mojego królika, poprosiłem. Pani powiedziała, że jest najfajniejszy z całej klasy. To świetnie, powiedziała mama. A teraz idź się przygotuj. Dobrze wiedziałem, że mama nawet nie spojrzała na mojego królika. Kiedy mówi to świetnie, takim tonem, to znaczy, że nie patrzy. Nie spojrzałaś na mojego królika, powiedziałem. Mikołaj, krzyknęła mama. Prosiłam, żebyś poszedł przygotować się do podwieczorku. Jestem wystarczająco zdenerwowana. Nie zniosę, żebyś był nieznośny. I tutaj trochę przesadziła. Ja robię niesamowitego królika. Pani mówi, że jest najładniejszy z całej klasy. Nawet ten pupilek Ananiasz mi zazdrości, a w domu na mnie krzyczą. No bo co w końcu? To niesprawiedliwe. Więc kopnąłem taboret, z płaczem wybiegłem z kuchni, pobiegłem do swojego pokoju, rzuciłem się na łóżko, ale przedtem postawiłem królika na stole, żeby go nie zgnieść. A potem do pokoju weszła mama. Może starczy już tych wygłupów, Mikołaj, powiedziała. Masz zaraz zejść na podwieczorek, jeśli nie chcesz, żebym wszystko opowiedziała tacie. Nie spojrzałaś na mojego królika, chlipnąłem. Dobrze, 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 powiedziała mama. Widzę twojego królika, jest bardzo ładny. I co, jesteś zadowolony? A teraz masz być grzeczny, bo się pogniewam. Nie podoba ci się mój królik? Spytałem i zacząłem płakać. Bo naprawdę, nie warto się dobrze uczyć w szkole, jeśli później w domu nie podobają się wasze króliki. A potem usłyszeliśmy z dołu głos taty. Gdzie są wszyscy? Zawołał tata. Już jestem. Wróciłem wcześniej. I tata wszedł do mojego pokoju. No? Spytał. Co się tutaj dzieje? Wrzaski słychać aż w ogrodzie. Dzieje się to, odpowiedziała mama, że Mikołaj jest nieznośny, odkąd wrócił ze szkoły. Wiesz już, co się dzieje. Nie jestem nieznośny, powiedziałem. Spokojnie, powiedział tata. Brawo! Zawołała mama. Brawo! Bierz teraz jego stronę. Będziesz się potem dziwił, jak zejdzie na złą drogę. Ja biorę jego stronę? Zdziwił się tata. Ależ ja nie biorę niczyjej strony. Wracam przed czasem wyjątkowo i zastaję dramat. A tak się cieszyłem, że po ciężkim dniu będę w domu wcześniej. A ja? Zapytała mama. Myślisz, że moje dni nie są ciężkie? Ty sobie wychodzisz, spotykasz ludzi, a ja tkwię tutaj jak niewolnica, harując, żeby w tym domu dało się żyć. I jeszcze muszę cierpieć, kiedy panowie są w złym humorze. Ja jestem w złym humorze? Krzyknął tata, uderzając pięścią w stół, a ja się przestraszyłem, bo mało nie trafił w królika, a to by go strasznie spłaszczyło. Oczywiście, że jesteś w złym humorze, powiedziała mama. I myślę, że lepiej by było, gdybyś nie krzyczał przy małym. Zdaje się, że to nie ja doprowadziłem go do płaczu, powiedziała mama.
Tak, świetnie. Powiedz od razu, że go maltretuję, powiedziała mama. Tata przyłożył sobie pięści z obu stron do twarzy i zaczął chodzić wielkimi krokami po pokoju, a ponieważ pokój jest mały, bez przerwy musiał zawracać. Zwariuję przez was, krzyczał. Zwariuję przez was! Wtedy mama usiadła na moim łóżku i zaczęła strasznie szybko oddychać. Potem się rozpłakała, a ja nie lubię, kiedy mama płacze, więc też zacząłem płakać. Tata przestał chodzić, popatrzył na nas, a potem usiadł koło mamy, objął ją jedną ręką, a drugą wyjął chusteczkę i dał mamie, która głośno wytarła nos. No, no, kochanie, powiedział tata, nie powinniśmy się tak unosić, wszyscy jesteśmy zdenerwowani. Mikołaj, wytrzyj nos. I dlatego wygadujemy głupstwa. Ach, masz rację, powiedziała mama, ale wiesz, kiedy jest taka pogoda i mały... Tak, tak, powiedział tata, jestem pewien, że wszystko się ułoży. Do dzieci trzeba mieć podejście. Poczekaj, zaraz zobaczysz. Tata odwrócił się do mnie i pogładził mnie ręką po włosach. Prawda? Zapytał, że mój Mikołaj będzie grzeczny i przeprosi mamusię. Odpowiedziałem, że tak, bo w domu jest najfajniej, kiedy przestajemy się kłócić. Byłam dla niego trochę niesprawiedliwa, przyznała mama. Bo wiesz, nasz Mikołaj świetnie się w szkole spisał. Pani pochwaliła go przed kolegami. To wspaniale, powiedział tata. To fantastycznie. Sami widzicie, że nie ma powodu do płaczu. Poza tym jestem głodny i czas na podwieczorek. Potem, Mikołaj, opowiesz mi o swoich sukcesach. I rodzice zaczęli się śmiać. Więc bardzo się ucieszyłem i kiedy tata całował mamę, wziąłem swojego ślicznego króliczka, żeby go pokazać tacie. A tata odwrócił się i powiedział: No, Mikołaj, teraz, kiedy jest już wszystko dobrze, będziesz rozsądny, prawda? Więc wyrzuć mi to paskudztwo, które trzymasz w ręku, wytrzyj nos i zjedzmy spokojnie podwieczorek.